W sobotę konwencja wyborcza, rozpoczęcie kampanii do Parlamentu Europejskiego. No i teraz do Grudziądza pan przyjeżdża. Z czym przyjeżdża pan do Grudziądza? Z jakim przesłaniem? Przede wszystkim do samego Grudziądza przyjeżdżam z tym przesłaniem, że polityka polaryzacyjno-dyfuzyjna, którą od 7 lat prowadzi rząd Platformy Obywatelskiej, jest czymś zabójczym właśnie dla takich miast jak Grudziądz, jak Włocławek, Inowrocław, Mogilno, te wszystkie mniejsze miejscowości nie tylko naszego regionu, w całej Polsce, dlatego że stawianie na rozwój metropolii odbywa się kosztem właśnie tych mniejszych miejscowości, no co w Grudziądzu widać w liczbach bardzo wyraźnie. To jest pierwsza rzecz, ale po drugie mówię tutaj o całym programie Prawa i Sprawiedliwości i tym europejskim, ale także tym polskim, bo kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego rozpoczynamy taki wyborczy czwórskok. Dzisiaj, teraz, za chwilę wybory do Parlamentu Europejskiego, jesienią wybory do samorządu, no a już w przyszłym roku i wybory prezydenckie, i te do Sejmu i Senatu. Polaryzacja, to rozumiemy. A co pan rozumie przez tą politykę dyfuzyjną Platformy Obywatelskiej? No właśnie, tej dyfuzji zupełnie nie ma. Polaryzacja i owszem, dyfuzja to jest drugi etap i ta dyfuzja, czyli przenikanie tego bogactwa metropolii, zupełnie nie następuje, a wręcz przeciwnie, następuje wysysanie i to wcale nie kosztem tych metropolii, które są w rządowym programie założone, tylko metropolii, które są nieco może odleglejsze, ale dzisiaj w dobie wyjazdów bez wiz, w dobie tanich linii lotniczych, to tymi centrami metropolitalnymi stają się nie Poznań, nie Bydgoszcz, nie Gdańsk, ale Berlin, Paryż, Londyn. Jakie są kluczowe elementy państwa kampanii wyborczej dla Polski i kluczowe dla regionu, bo w Unii niejako wybieramy regionalnie swoich przedstawicieli, bazując na tej polityce regionalnej? No, jeśli chodzi o Polskę, to mówimy przede wszystkim stop tej polityce polaryzacyjno-dyfuzyjnego rozwoju. Bardzo skomplikowane słowo, ale jednocześnie polityka bardzo szkodliwa. Mówimy o demografii. Dzisiaj jesteśmy pod tym względem na 219 miejscu. To jest nie tylko skandal, ale przede wszystkim niebezpieczeństwo dla Polaków i dla Polski. My proponujemy w naszym europejskim programie, aby w całej Europie, bo to nie tylko problem nas dotyczący, ale nas w szczególności, my proponujemy dodatek dla każde dziecko w wysokości 100 euro w całej Unii Europejskiej, no a w naszym polskim programie proponujemy dodatek 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko dla rodziców. Pan tutaj wspominał, że ta kampania do Parlamentu Europejskiego to jest tylko jeden z etapów, że wasza polityka jakoś kompleksowo ma wyglądać, czyli jakby, no, ja tak to zrozumiałem, przejmowanie władzy kolejnymi etapami. Tak, i takie pytanie... Bo tu padło takie pytanie odnośnie właśnie tych konkretnych wyborów do Parlamentu Europejskiego. I pan tu wspomniał, że potrzebna jest kompletna, kompleksowa zmiana. Zmiana w Polsce jest potrzebna kompleksowa i to chyba każdy widzi gołym okiem. Myślę, że często niektórzy dziennikarze, zwłaszcza dziennikarze europejscy, narzekają, że o, ja objechałam, taka pewna dziennikarka włoska mówiła, 9 stolic europejskich i ku mojemu zdziwieniu oni tam wszędzie mówią o swoich własnych problemach, a nie mówią o problemach Unii Europejskiej. No bo trzeba sobie jasno powiedzieć, Unia Europejska została powołana przez państwa po to, żeby państwa mogły się lepiej, łatwiej, prościej i bezpieczniej rozwijać. Tymczasem niektórzy traktują Unię jako coś, co ma do dyspozycji państwa. No to jest błędne traktowanie Unii Europejskiej. I dlatego przedmiotem również kampanii Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego są przede wszystkim polskie problemy. To jest problem, tak jak już mówiłem, i demografii, i tego rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego, ale to jest także problem reindustrializacji Polski. Dzisiaj mamy do czynienia ze zwijaniem się przemysłu, z zamykaniem, sprzedażą kolejnych zakładów. Chodzi o to, że... Jaka alternatywa w związku z tym ewentualnie mogłaby tutaj powstać? No bo nowe zakłady, jakie pomysły?
No bo zawsze pada takie pytanie, jeżeli coś się krytykuje, no to też kontrargumenty muszą jakieś powstać. No, panie redaktorze, my możemy to pokazać na własnym przykładzie. W Bydgoszczy była fabryka chemiczna Zachem. I ta fabryka przez 20 parę lat Polski po 89 roku stała na krawędzi, raz trochę lepiej, raz trochę gorzej, ale od 2005 roku i produkcja, i sprzedaż ruszyły, i ruszyły zyski. To ten zakład w ciągu 2 lat miał 350 milionów złotych na koncie. No i Platforma Obywatelska zmieniła politykę, stwierdziła, że nie będziemy w Polsce budować linii półproduktu dla tego zakładu. I zakład, czy upadł? Właśnie nie upadł. Ten zakład został zaorany przez rząd Platformy Obywatelskiej, przez prezesa przez nich mianowanego, zaorany w ten sposób, że sprzedano nie zakład, tylko jego kontrakty na wiele lat do przodu, kontrakty, które zawarł poprzedni prezes, i sprzedano technologię. Sprzedano to konkurencji, konkurencyjnej firmie niemieckiej BASF, wielki koncern chemiczny, który tej technologii naszej nie potrzebował, bo produkuje TDI swoją własną metodą. Chodziło o to, żeby nikt już nigdy w Polsce nie wpadł na pomysł, żeby ten produkt znowu produkować. I to jest podejście Platformy Obywatelskiej. Pewnie wszystko można na rynku kupić, również TDI, tyle tylko, że trzeba mieć za co kupić. A za to Państwa zdaniem po prostu obrona rodzimych producentów, ale wszystkim tej myśli technologicznej. No, myśl technologiczna paruje wraz z tymi fabrykami, z tymi zakładami. No, to drugi przykład to są te stocznie, słynne już dzisiaj, bo to jest taki sztandarowy przykład, który przecież pociąga za sobą zrujnowanie zakładów w wielu miejscach. A Grudziądz, wspominał pan też tu o Grudziądzu. No mówiłem o Grudziądzu, no bo jeśli wojskowe zakłady uzbrojenia stają do przetargu dla polskiej armii i przegrywają ten przetarg z jakąś mało znaną firmą ze Słowacji i się okazuje, że ta mało znana firma ze Słowacji nie jest w stanie sprostać zadaniu, które się podjęła. No były tutaj błędy wykonane. No właśnie. Nie przeszły testów. No to o czym my mówimy? No, takiego podejścia do własnego przemysłu nie może być, ale takie podejście do własnego przemysłu ten rząd niestety prezentuje. Oczywiście moim zdaniem wynika to z całościowego podejścia do kultury tego rządu. To znaczy kultury, która odwraca się plecami do własnego dziedzictwa. Jeśli się ma swoje dziedzictwo za nic, no to się w taki sposób postępuje w stosunku do przemysłu. Jeszcze takie pytanie, bo tutaj pan wspominał, że ma pan jakieś związki z Grudziądzem. Tak, rozpoczynam ten objazd po województwie kujawsko-pomorskim od Grudziądza, dlatego że tu w kościele świętego Mikołaja za moimi plecami moi rodzice brali ślub. No i nie byłoby mnie dzisiaj tutaj, gdyby nie tamto wydarzenie.